normalnym trybie dyskusji nad budżetem, tylko w jakimś pokątnym trybie, a Państwo już lecą na wyprzódzki i już będziecie bilansować. No to bardzo proszę, no to będziemy bilansować 5 razy co najmniej dzisiaj, albo 14, bądź 14 razy. Poprawkę ja też zobaczyłem dosłownie jak wszedł na salę, więc to jakby nie jest poprawka, która była wcześniej gdzieś pokątnie uzgadniona, żeby była jasność. Tak naprawdę nie chciałbym doprowadzić takiej sytuacji, która miała miejsce na ostatniej Radzie rok temu, jeśli chodzi o budżet, gdzie podjęliśmy uchwałę budżetową, potem się okazało, że ona się nie bilansowała i musieliśmy byśmy wzywani do naprawienia we własnym zakresie. Biorąc pod uwagę to, że żebyśmy mogli usiąść nad czymś głosować, to chciałbym, żeby to było przygotowane i przynajmniej powiedziane, jak to jest, no bo ja też tutaj pierwszy raz to widzę, pani Skarni też to pierwszy raz widzi, tylko poszła zobaczyć, czy ta propozycja, jeżeli pan ma propozycję swoją, czy Piotr, czy ktokolwiek, czy pani Konradzie, no to jak najbardziej też możemy ją spróbować policzyć, tylko głosowanie suma summarum pokaże, tak, jakie będą przyjęte, ale musimy wiedzieć, czy one się... No rozumiem, no, ale to trzeba zgłosić poprawkę i poprawkę należy głosować. I wtedy wiemy, nad czym obradujemy, nad czym stoimy. A poprawki, każdy z radnych ma prawo złożyć poprawkę. Wniosek to jest właśnie wniosek zgłoszony przez... Przez grupę radnych do mnie. No to dobrze, no to mniej będzie, to mniej możliwości jest. Bo jak kilku radnych złożyło jedną poprawkę czy jeden wniosek, no to mniejsze jest możliwość. To jest po prostu uniemożliwienie procedowania nad budżetem.